Mieczysław Dziemieszkiewicz urodził się 28 stycznia 1925 roku we wsi Zagroby w województwie podlaskim. W 1939 roku ukończył szkołę powszechną w Różanie. W czasie okupacji niemieckiej pracował w Makowie Mazowieckim w przedsiębiorstwie przewozowym. Jego pierwsze zetknięcie się z konspiracją to był udział w tajnym nauczaniu. Jako bardzo młody chłopak, zanim wszedł w szeregi NSZ-u, po prostu uczestniczył na tajne komplety. To były tereny wcielone do Rzeszy. Oczywiście to też groziło karą śmierci lub obozem koncentracyjnym, więc uczestniczył w tajnych kompletach na poziomie szkoły średniej. Potem związał się z konspiracją, potem został żołnierzem konspiracji NSZ-u. 4 stycznia 1944 roku Armia Czerwona przekroczyła granicę Rzeczpospolitej Polskiej. Ten moment nie oznaczał wyzwolenia tych terenów spod okupacji, bowiem jedna okupacja została zamieniona na okupację drugą. Armia Czerwona niosła ze sobą nowe represje. Dopuszczała się na terenie zajętym licznych rabunków, morderstw, gwałtów na ludności cywilnej, a w ślad za Armią Czerwoną podążały Wojska Ochrony Tyłów NKWD, których głównym zadaniem było uspokojenie sytuacji na bezpośrednim zapleczu frontu, co w praktyce oznaczało likwidację struktur polskiego podziemia niepodległościowego. Akcje NKWD w roku 1944 jak 1945 w odniesieniu do podziemia niepodległościowego były tym prostsze, iż realizując akcję burza, oddziały Armii Krajowej, jak i przedstawiciele delegatury rządu na kraj mieli obowiązek ujawniać się jako gospodarze tych terenów wobec wojsk sojusznika, naszych sojuszników. Mobilizacje oddziałów partyzanckich prowadzone w ramach powstania strefowego powodowała, iż znaczna część konspiratorów zaangażowanych bezpośrednio w walkę z Niemcami została zdekonspirowana, stając się w ten sposób łatwym celem działań represyjnych ze strony NKWD. Na skutek tych wydarzeń dochodzi do diametralnej zmiany sytuacji politycznej w kraju. Następuje wzrost znaczenia komunistów, którzy cieszyli się dotychczas znikomą popularnością w społeczeństwie polskim. Komuniści posiadali swoją reprezentację w postaci Polskiej Partii Robotniczej i jej Siły Zbrojnej, Armii Ludowej, a także Krajowej Rady Narodowej, samozwańczego tymczasowego parlamentu. Krajowa Rada Narodowa miała być ośrodkiem konkurencyjnym dla rządu polskiego w Londynie oraz jego przedstawicielstwa w kraju w postaci Rady Jedności Narodowej, składającej się z przedstawicieli najważniejszych polskich partii politycznych działających w podziemiu. Zwłaszcza po decyzji generała Leopolda Okulickiego-Niedźwiadka z 19 stycznia 1945 rozwiązującego Armię Krajową nastąpiła dekompozycja sił zbrojnych w kraju i z tego głównego pionu wojskowego Polskiego Państwa Podziemnego wykształciły się tak naprawdę trzy nurty podziemia antykomunistycznego. Czyli nurt główny pałakowski, reprezentowany przez delegaturę sił zbrojnych na kraj, a później przez Zrzeszenie Wolność i Niezawisłość. Nurt obozu narodowego, reprezentowany przez Narodowe Siły Zbrojne i Narodowe Zjednoczenie Wojskowe. I wreszcie nurt konspiracji lokalnych, głównie powstałych na bazie istniejących jeszcze struktur terenowych Armii Krajowej. Jeśli chodzi o nurt narodowy, już w listopadzie roku 1944 przedstawiciele Stronnictwa Narodowego, ale również działacze Narodowej Organizacji Wojskowej i Narodowych Sił Zbrojnych, którzy wcześniej scalili się z Armią Krajową, zdecydowali, iż wobec nastania nowej okupacji sowieckiej, głównym wrogiem niepodległego państwa polskiego nie są już hitlerowskie Niemcy, tylko Rosja sowiecka. W związku z tym z tych wszystkich struktur obozu narodowego należy stworzyć jednolitą organizację konspiracyjną, której nadali nazwę Narodowe Zjednoczenie Wojskowe. Była to druga co do liczebności, co do wielkości konspiracja antykomunistyczna na terenie Polski, obejmująca swoimi strukturami właściwie cały teren obecnej Polski. Mieczysław Dziemieszkiewicz, znany później pod pseudonimem Rój, z Polskim Ruchem Niepodległościowym spod znaku Narodowych Sił Zbrojnych związał się bardzo wcześnie. Jego rodzina była zaangażowana w podziemną pracę w NSZ-cie. Dwaj jego bracia pełnili tam różne funkcje organizacyjne.
Mieczysław Niemieszkiewicz po zakończeniu okupacji niemieckiej, po wejściu wojsk sowieckich i zainstalowaniu systemu komunistycznego w Polsce, został przymusowo zmobilizowany do tak zwanego Ludowego Wojska Polskiego. Ono, jak się szybko okazało, nie było ani ludowe, a jego polskość była też nader wątpliwa. Skierowano go do pierwszego zapasowego pułku piechoty w Warszawie, no i tam przekonał się, co to jest za wojsko dowodzone przez rosyjskich oficerów, którzy nawet języka polskiego nie mają opanowanego, wojsko, które realizuje cele polityczne i militarne obcego mocarstwa, wrogo nastawionego do idei niepodległej, niezależnej Polski. Gdy zorientował się, jak to wygląda, zdecydował się na porzucenie szeregów tej formacji i zbiegł z tego pułku, powrócił w swoje rodzinne strony na Mazowsze i dołączył do partyzantki NSZ-owskiej. W tym czasie Narodowe Siły Zbrojne były przeorganizowywane, powstawało Narodowe Zjednoczenie Wojskowe. Do lata 1945 roku do więzień w Polsce i sowieckich obozów trafiło kilkadziesiąt tysięcy przeciwników władzy komunistycznej. W podstępny sposób uwięzionych zostało 16 przywódców Polski podziemnej, z ostatnim komendantem Armii Krajowej generałem Leopoldem Okulickim, skazanych w czerwcu 1945 roku w pokazowym moskiewskim procesie na długoletnie więzienia. W lipcu 1945 roku NKWD i komunistyczna bezpieka dokonały tak zwanej obławy augustowskiej, mordując 600 z kilku tysięcy schwytanych żołnierzy AK i cywilów. W momencie wejścia w skład okręgu mazowieckiego 16 Narodowego Zjednoczenia Wojskowego, pierwszym przydziałem, jaki otrzymał Mieczysław Niemieszkiewicz Rój w ramach tej organizacji, było członkostwo w patrolu pasu obwodu Ciechanów. Później został dołączony do oddziału pasu okręgu dowodzonego przez Józefa Kozłowskiego-Lasa. Potem został dołączony do oddziału partyzanckiego dowodzonego przez podporucznika Mariana Kraśniewskiego, pseudonim Burza. Wiosną i latem 1946 roku oddział Burzy siedmiokrotnie zatrzymywał pociągi, rozbrajając żołnierzy Ludowego Wojska Polskiego i funkcjonariuszy służb komunistycznych. W maju 1946 roku Niemieszkiewicz w zasadce koło wsi Łodziska rozbił grupę operacyjną Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Ostrołęce, a we wrześniu 1946 roku uczestniczył w operacji oddziałów NZW na Cukrownie w Krasińcu, podczas której jego grupa ubezpieczająca akcję urządziła zasadzkę, w którą wpadł pluton operacyjny MO z Ciechanowa. W szeregach tej jednostki brał udział w wielu akcjach bojowych, zresztą wcześniej też. Wyróżnił się odwagą, wyróżnił się poświęceniem i bardzo wcześnie, bo już w lecie 1945 roku, bodajże 8 sierpnia, został odznaczony przez dowódcę NZW Krzyżem Walecznych. I tak w szeregach partyzanckich dotrwał do amnestii, kolejnej amnestii, tak zwanej amnestii, ogłoszonej zimą 1947 roku przez władze komunistyczne. O kilkadziesiąt tysięcy ludzi podziemia wycofało się wtedy z pracy niepodległościowej, złożyli broń, zdali się na łaskę lub niełaskę komunistów. No wkrótce okazało się, że jednak na niełaskę. Amnestie nie były w żadnym razie ukłonem w kierunku członków podziemia antykomunistycznego, tylko były próbą złamania jednolitego frontu tych ludzi, którzy aktywnie przeciwstawiali się reżimowi komunistycznemu, po to, żeby po zdaniu się na łaskę resortu bezpieczeństwa uzyskać od nich metodami operacyjnymi potrzebne informacje do zatrzymania wszystkich tych, którzy byli zdecydowani dalej kontynuować działalność zbrojną. Terror był straszny, w tym czasie urządzali komuniści egzekucje publiczne, ludzi wieszano na rynkach, w miasteczkach, na Podlasiu, na Mazowszu, spędzano ludność, wieszano, rozstrzeliwano, aresztowania były masowe, w poszczególnych powiatach setki ludzi padały ofiarą represji. I to niewątpliwie wpłynęło na załamanie nastrojów w szeregach konspiracji niepodległościowej. Ponad 53 tysiące ludzi zdecydowało się na ujawnienie. I
tak naprawdę od tego momentu mówimy już o nie konspiracji antykomunistycznej o charakterze masowym, tylko o jej resztkach, które były zdecydowane walczyć do końca, wiedząc, że nie mają żadnej szansy na zwycięstwo. Mieczysław Dziemieszkiewicz był przeciwnikiem ujawniania się. Wiosną 1947 roku definitywnie rozeszły się drogi jego i komendanta obszaru, który zdecydował się na zakończenie walki i ujawnienie. Rój, pozostając w konspiracji z grupą podkomendnych, uczestniczy w odprawie kadry 16 okręgu NZW, zwołanej 20 maja 1947 roku, w wyniku której zdecydowano o kontynuowaniu działalności zbrojnej i o wyborze nowego komendanta tej struktury. Rój objął funkcję komendanta powiatu Ciechanów oraz części powiatów Płońskiego i Mławskiego. Był jednocześnie dowódcą oddziału partyzanckiego operującego na tym terenie. Jednostka ta liczyła przeciętnie od 15 do 20 partyzantów. W roku 49, na początku roku 50, w takich analitycznych materiałach wytwarzanych przez Wojewódzki Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Warszawie i przez MBP, jego oddział został oceniony, tak, przytaczam jakby z pamięci ten zapis, że w okresie zaostrzającej się walki klasowej banda, czyli oddział Roya, jest najgroźniejszą bandą na terenie województwa mazowieckiego. Walka do końca, jaką był zdecydowany prowadzić Mieczysław Dziemieszkiewicz-Rój, nie była walką bezsensowną. Dla społeczności Mazowsza i Kurpiowszczyzny oznaczała ona dawanie świadectwa oporu, jakie była zdecydowana ta społeczność stawiać reżimowi komunistycznemu. Warto zaznaczyć, że ów opór stawiany władzom komunistycznym dotyczył nie tylko sfery politycznej, ale również tradycji i religii. Patrole podporządkowane Mieczysławowi Dziemieszkiewiczowi Rojowi zaczynały kończyły dzień modlitwą i była to również walka o charakterze kulturowym z siłą narzuconą obcą ideologią. No, wypada zwrócić uwagę, iż przeciwko Mazowszu skierowana została w roku 1948 wielka operacja policyjno-wojskowa o kryptonimie P, czyli Północ, w skład której weszło kilka tysięcy żołnierzy, wojska pancerne i lotnictwo. One nie były w stanie przełamać tego pozytywnego stosunku miejscowej ludności do tych ostatnich oddziałów podziemia niepodległościowego. Mimo zaangażowania ponad 300 agentów, którzy byli ukierunkowani na rozbicie oddziału Roya, to tak naprawdę dopiero zmontowanie agentury spośród załamanych członków konspiracji niepodległościowej, którzy przeszli na stronę komunistyczną, zdecydowało o zwycięstwie komunistów na tym terenie. Zginął nocą z 13 na 14 kwietnia 1951 roku w Szyszkach w wyniku zdrady. Został wystawiony przez bezpiece, przez swoją sympatię, można powiedzieć, przez swoją narzeczoną. Dano jej do wyboru: zwolnimy twoich rodziców, jeśli dasz nam Roya. Musiała dokonać wyboru. Jak zdecydowała, wiemy z historii. Przeciwko Rojowi rzucono 270 żołnierzy z 1 Brygady KBW i nieustaloną liczbę funkcjonariuszy UBP i MO. Gospodarstwo, w którym przebywał wraz z podkomendnym Bronisławem Gniazdowskim Mazurem, zostało otoczone potrójnym pierścieniem tyraliery. Partyzanci, mimo zupełnie beznadziejnej sytuacji, nie złożyli broni i podjęli próbę wyrwania się z kotła. Niestety, podczas próby przedarcia się przez kordon obławy, partyzanci ostrzelani z broni maszynowej przez żołnierzy KBW zginęli. Po zakończeniu obławy w Szyszkach 14 kwietnia 1951 roku ciało Mieczysława Dziemieszkiewicza Roya i Mazura zostało fotografowane przez funkcjonariuszy resortu bezpieczeństwa, po czym zabrane i zakopane w nieznanym miejscu, tak jak ciała setek tysięcy jemu podobnych bohaterów walki o niepodległość, którzy znaleźli się w jakichś bezimiennych mogiłach, po to, żeby miejsca ich spoczynku nie stały się miejscami kultu dla ludności, która wspierała ich przez tyle lat.
Po upadku komunizmu w roku 1989 staraniem ludzi, którzy zachowali pamięć o komendancie Roju, na ścianie kościoła w Szyszkach odsłonięta została tablica pamiątkowa poświęcona jemu oraz innym żołnierzom Polski podziemnej, poległym w walce z komunistycznym reżimem. 13 października 2007 roku za wybitne zasługi dla niepodległości Polski prezydent Rzeczypospolitej Lech Kaczyński odznaczył pośmiertnie Mieczysława Ziemieszkiewicza krzyżem komandorskim z gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski. Rejon odpowiedzialności 5. Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej pokrywa się z rejonem działania oddziału partyzanckiego pod porucznika Mieczysława Ziemieszkiewicza Roja. Dlatego dla nas wybór był oczywisty. To Rój musiał zostać patronem naszej brygady. Dumni jesteśmy, że możemy kultywować tradycje oddziału Roja i szerzyć wiedzę na temat jego działania wśród lokalnej społeczności. Rój i jego żołnierze przelewali krew za wolność naszej ojczyzny. My dzisiaj, żołnierze 5. Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej, jesteśmy gotowi, by w razie potrzeby przelać tą krew i stoimy na straży lokalnej społeczności.